Nie przepust odnośnie spraw publicznych, tam co Państwo mówią, że były wykonane. Tak, dwa tygodnie temu miałem spotkanie, tak co miesiąc staram się spotykać tutaj z kierownikiem obwodu Zarządu. Objeżdżamy drogi, no i tutaj akurat ulica do pieszych jest szczególna, ponieważ wiadomo jest chodnik. Część prac jest objętych gwarancją, to co Pan mówi, ale jest to jezdnia w zarządzie powiatu. No niestety, ciągle ten słowo się wraca. Zwrócił on uwagę, jak my również, na te zapadnięte, tak, przy pustach, te zagłębienia. No zostało to wykonane. Posadowienie wpustów, jakie jest na tej drodze, powiedzmy sobie szczerze, drogę, chodnik wraz z krawężnikiem, ściekiem, o którym Pani Wójt mówiła, kostka, która wypada, oraz wpusty, one są przygotowane prawdopodobnie z zaleceniami do projektu, nie pracowałem jeszcze wtedy w Urzędzie Gminy, pod wykonanie nakładki, tak? No bo trochę bez sensu wybudować chodnik, który nie przewiduje później naprawy nawierzchni. To, czy nawierzchnia zostanie wykonana, czy kiedy będzie, wracamy z powrotem temat na dużą literę P. Na chwilę obecną mamy troszeczkę, krótko mówiąc, związane ręce, tak? Przegląd dotyczący chodnika, stricte chodnika, z wykonawcą samego chodnika, w sensie kostek, dokonamy, ponieważ to było po okresie zimowym, na razie przegląd jezdni. Odnośnie samego chodnika, ponieważ jest 3-letni okres gwarancji, my wezwiemy wykonawcę do przeglądu, ponieważ tam przegląd może być jeszcze w dodatku pogwarancyjny po 3 latach, gdy zbliża się koniec gwarancji, plus jeszcze rękojmia, tak? Ponieważ może to naprawić po 3 latach i coś się jeszcze stać. Odnośnie parkowania pojazdów, co Państwo mówią, wyłącznie policja. No, są panowie z Tarnowa Podgórnego, wiadomo, na chodniku, tym bardziej ciężarówkami, no to nie bardzo parkować, tak? No tyle w tej kwestii, pan jeszcze ma pytanie. Tak. Czy w projekcie nie można było zaplanować tego, że skoro droga nie będzie zrobiona od razu, żeby te studzienki obrobić asfaltem na przykład? Można było coś takiego zrobić. Pan, żeby ja to nam nie opadało. Ja tego, tak? No ale to ja pytam, projekt był wykonany na zlecenie, powiem jak wygląda może obiekt, tak? Ja wiem jak budowa się toczy, bo ja pracuję na budowie, tak, że ja wiem, jeżeli coś się... Ale wie Pan, dostajemy, budujemy na pasie drogowym, nie naszym, tak? Nie narzucamy wymagań naszych, tylko my chcemy wybudować, dostajemy wytyczne od Zarządu Dróg Powiatowych, czyli wykonanie, wyniesienie krawężnika, wykonanie ścieku, wykonanie wpustów, ponieważ jeżeli jest chodnik, krawężnikiem podwodnienie to jest z rozporządzeń technicznych musi być, tak? Czyli w postaci wpustu odprowadzenia do rowu. Powiat przewiduje, tak? Cytuję, no domyślam się, przewiduje, że będzie kiedyś nakładka, w związku z tym jest to wyniesione, przygotowane. Odpowiedź tylko musi być, kiedy ta nakładka. No ja Panu nie jestem w stanie to odpowiedzieć. Ale ktoś wie o tym, tak? Rozporządzenia też kodeksu albo o ruchu drogowym, które się mówi, ma pan ograniczenie tonażowe na jedni, tak? Na drodze, ale ma pan miejsce rozładunku, jest na przykład skład węgla, jest miejsce rozładunku, więc tak może nie. Nie zawsze ma pan. Ale jeżeli jest droga przelotowa, tak? Bo to jest przelotowa, jeżdżą ciężarówki do miejsc rozładunku, załadunku mają prawo wjechać pomimo ograniczenia tonażowego. Bo pan na przykład w Poznaniu na osiedlach nie jadł, panie miał dostęp do kierowniczego, tak? Ale jeżeli jest droga przelotowa, tak jak powiedzmy ulica Dopiecka, musimy wziąć pod uwagę to, że wprowadzenie ograniczenia tonażowego wiąże się z tym, że musi być droga alternatywna. Jest. Swego czasu była tam blokada tonażowa, 12 ton chyba, czy 16 ton było na Ścielinie. Oczywiście. I można było zrobić, nowa droga była. Dokładnie to samo, co Państwo. Będziemy... Bo tam też są... Możemy wystąpić, no mówię, Państwo, bo ja powiem tak, że ja mam jedno, co proszę zapisać do protokołu, że no, jesteśmy wszyscy czytaci, pisaci, piśmienni, tak mamy jest swoją stronę w Konarzewie, żeby takie sprawozdanie było dzisiaj, było przed zebraniem, wrzucone do sieci, my sobie przeczytamy, szkoda mi tych 2 godzin tutaj, tak naprawdę. Jest.
bo w tej chwili my się wszyscy zaczynamy spieszyć, a nie ma żadnych konstruktywnych wniosków. Także bardzo bym panią wójt prosiła, to jest w innych gminach stosowane. To, co pani powiedziała na końcu o planowaniu, było najbardziej konstruktywne. Całe sprawozdanie my możemy sobie przeczytać w sieci. Moje nazwisko Hanna Synowic-Rudawska, więc bardzo bym prosiła, żeby ten wniosek był, mieszkam też na Dopieskiej, mnie to dotyczy, więc teraz bym tylko chciała wiedzieć, jakie państwo widzą rozwiązanie, kiedy państwo widzą to rozwiązanie, czy my możemy w jakiś sposób państwu pomóc, na przykład wszyscy z Dopieskiej napisać listy do powiatu, na przykład, bo ja w ten sposób załatwiłam odprowadzenie wody przy swojej posesji kiedyś, więc my prosimy o konstruktywne wnioski i co my mamy zrobić, ja jeżeli państwo nie mogą. Tak, no, nie mogą. My, tak jak pani mówiła wcześniej, możemy wnioskować. No, niestety, no, tak jak też powiedziałem, jesteśmy na ławce, tak? No, my, jak nie patrzę, no tak, ale jeżeli to jest nieskuteczne, to może my się skrzyknijmy i zrobimy coś. Możemy zrobić. Mieliście państwo na siebie wszystko spotykane. Tak, i ja bym przekazywał dalej. Pani wójt mówiła, że jeżeli złożymy pismo z podpisami mieszkańców ulicy Dobiedzej, wystosujecie państwo specjalne pismo do powiatu, odpowiecie nam i to pismo podłączycie. A tutaj państwo podłączyliście nam pismo z 2013 roku. Czyli to jest lekceważenie nas. No niestety. Bardzo mi przykro. Ja sprawdzę, ale nie sądzę, proszę państwa, żebyśmy nie przesłali do powiatu tego pisma. Dzisiaj nie ma jeszcze jedno. 18 marca państwo dajecie nam odpowiedź, a 25 marca pismo dociera dopiero na ulicę Dopiewską w Konarzewie. 7 dni. Chyba to jest trochę śmieszne, prawda? 7 dni pismo idzie z gminy do mieszkańca Konarzewa. Odnośnie jeszcze pisma, bo tam załączyłem ze względu na to pismo, że wnioskowałem, jak przyszedłem tutaj do pracy, wnioskowałem na samym początku tutaj pracy w urzędzie, żeby faktycznie wykonać tę nakładkę. Nie wiedziałem, jakie pani tutaj państwo mieli ustalenia. Tutaj jakby, że było spotkanie. Nie posiadałem takiej informacji, ale panią wójtem nie spowiadałem się od swojego dnia pracy. Tylko ja dzwoniłam do powiatu i powiat też potwierdził, że tylko jest pismo do zarządu dróg, że pismo jest 2013 roku. Dwukrotnie wcześniej, przepraszam, dwukrotnie co roku zgłaszaliśmy tą ulicę do wykonania na wierzchu. Zgłaszaliśmy następujące ulicę, przepraszam. Ja państwu powiem tak. Zgłaszamy, bo jest tak. Oczywiście łatwo byłoby też powiedzieć, że powiat jest winny, wskazać palcem, chodzi tam, powiat jest winny. Prawda jest taka też trochę, to muszę tutaj, to nie mogę tego nie widzieć, że no, w powiecie też tych środków jakby nie jest dużo. To co mówi tutaj kolega radny, bo też zna te realia, jakie są w powiecie, że tych środków po prostu brakuje. Starają się robić po kolei tam rzeczy. Nie powiem, bo w tych bieżących sprawach różnych, które się zwracamy do kolegów z powiatu, mamy wsparcie. Zgadza się drzewa, cięcie, przecięcie na bieżąco. Tutaj to wraca, ona się opiera. I zgłoszenia wielu z państwa tam dotyczące drobnych, niektórych rzeczy z powiatem rzeczywiście załatwiamy na tym poziomie takim roboczym. Tam, gdzie nie trzeba tych pieniędzy. Tutaj no, potrzeba wielkich pieniędzy, ja to rozumiem. Co roku zgłaszane były, powiem tylko, do planu, do budżetu, jakby przynajmniej dwa razy z rzędu były ulice takie jak tutaj właśnie Konarzewska, Konarzewo w środku, czyli to, co jest między kościołem tutaj, a Witalią właściwie dzisiaj. I zgłaszana była również ulica na Więckowskiej, Więckowica, ulica Gromadzka. Gromadzka, te trzy przede wszystkim, jeszcze jedno było, nie pamiętam, jeszcze jedno było zgłaszane też jako pilne do naprawy. Tutaj potwierdzam to, co mówił kolega wcześniej, że no tak jest trochę, no my ten chodnik chcieliśmy zrobić. No proszę zwrócić uwagę, że wcześniej głosy były na każdym, właściwie co roku, o tym, że nie można przejść po drodze. Bo taka była prawda. Ta droga nie nadawała się właściwie do pierwszego przejścia, dzieci do szkoły nie było, bo po prostu nie było to możliwe. Szerokość była taka sama jak teraz. Ruch był pojazdu taki sam prawie jak teraz, no, trudno ocenić, ale mniej więcej podobny. Nie było możliwości przejścia. Dzisiaj rzeczywiście ten problem jest trochę inny, że akurat no może wtedy zadecydowano, czyli trudno też spytać kogoś innego, bo gdyby ta nakładka została zrobiona, to tych problemów by nie było. Projekt byłby dobry, wszystko było dobrze. Gdyby były pieniądze, tutaj też myślę, że też powiat by pomógł. Ja mogę im powiedzieć tak, no liczymy się jeszcze raz, że ten temat na nas. Poprosimy o wsparcie też tutaj. Pana,
Pytanie jest pytanie, co wyjdzie taniej, czy dokładanie do remontów naszych domów, z tej tanych ścian, bo spróbujemy jeszcze raz razem. I przede wszystkim bezpieczeństwo, bo tam się w końcu nie stanie. Ja bym prosiła też, żeby poszło do protokołu, że mieszkańcy zgłaszają, że tam może dojść do nieszczęścia, bo tam ktoś wpadnie w tą dziurę, wypadnie na środek, będzie wypadek, nieszczęście i będzie ja chciałem powiedzieć tylko tutaj do tego wszystkiego, dodać to, że historia Dopierskiej to jest historia długa. To jest historia najpierw pod tytułem nie mamy chodnika, mamy problem, nie będę tutaj tego tematu rozwijał, ponieważ to trwało bardzo długo. To jest historia spotkań z mieszkańcami, bardzo trudne spotkania, naprawdę bardzo trudne spotkania, ponieważ jak Państwo pamiętacie, tam były problemy z własnościami tych terenów i jakoś w końcu doszło do tego, że wybudowaliśmy ten